Pałac Branickich w Choroszczy to zabytkowy pałac, powstały w latach 1745-1764 dla magnata Jana Klemensa Branickiego. Zbudowany na sztucznej wyspie, otoczonej kanałami oraz 25-hektarowym parkiem. Pałac stanowił uzupełnienie głównej rezydencji hetmana Branickiego mieszczącej się w Białymstoku. Pierwszy etap założenia to budowa Pałacyku Myśliwskiego na sztucznej wyspie oraz 400-metrowego kanału. Po ślubie Jana Klemensa Branickiego z Elżbietą Poniatowską rozpoczęto rozbudowę parku, który powiększono przeprowadzając przez niego promieniste aleje. Ostateczna kompozycja parku była symetryczna. W 1759 roku rozebrano pierwotny pałac i zbudowano nowy budynek ze zbliżonym układem pomieszczeń. Prace te ukończono w 1764 roku i tym samym założenie uzyskało swój docelowy kształt. Po śmierci Izabeli Poniatowskiej w 1808 roku rezydencja została stopniowo zaniedbana. Pałac został uszkodzony podczas powstania listopadowego. W 1840 roku pałac wraz z zabudowaniami został wydzierżawiony na fabrykę włókienniczą przez Chrystiana Augusta Moesa. Pałac przebudowano i dobudowano do niego przybudówki. Salon jest to największa sala w pałacu. Służyła za paradne pomieszczenie recepcyjne. Do reprezentacyjnego charakteru sali nawiązują umieszczone pomiędzy oknami duże lustra na konsolach i portrety właścicieli pałacu. W rękach rodziny Moes zabudowania pałacowe pozostały do 1915 roku, kiedy to podczas I wojny światowej zniszczono pałac, pawilony i oficyny. Po zniszczeniach wojennych pałac przeszedł w 1930 roku na własność szpitala i powoli popadał w coraz większą ruinę. Pokój Jaśnie Pana to pomieszczenie będące sypialnią Pana domu. Pełniło też rolę pokoju przeznaczonego do pracy i przyjmowania gości. Po II wojnie światowej zapadła decyzja władz wojewódzkich o odbudowie zabytku, rekonstrukcji parku i od 1973 roku w pałacu znajduje się Muzeum Wnętrz Pałacowych, który jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wyposażenie holu stanowią meble w stylu Empire, charakterystyczne dla epoki cesarstwa Napoleona I. W sali zielonej zgromadzone zostały obiekty, które odzwierciedlają tendencje klasycyzujące. Obrazy, rzeźby, dekoracja mebli i wyroby rzemiosła artystycznego nawiązują do sztuki antycznej. Salon jest urządzony meblami z pierwszej połowy XIX wieku w stylu Ludwika Filipa i Biedermajera. Przy pałacu znajdował się folwark z zabudowaniami. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.